Na tej prezentacji omówię, czym są foldery. Foldery mają postać żółtej, lekko otwartej aktówki. Foldery są to miejsca, w których przechowywane są pliki bądź też inne foldery. I tutaj mamy otwarty akurat dysk C, tutaj jest jego zawartość i tutaj mamy właśnie przykładowe obrazy folderów, czyli jak te foldery wyglądają. Folder pusty wygląda w ten sposób, folder lekko zapełniony wygląda w ten sposób, a w folderze, w którym są dokumenty, inne foldery, wygląda w ten sposób, więc on jest dosyć mocno zapełniony. Aby otworzyć folder, musimy wskazać kursorem myszy dany folder i kliknąć dwa razy lewym przyciskiem myszy na ikonę tego folderu. Ważne jest, aby podczas klikania nie ruszać myszą. Więc ja tutaj wskażę ikonę folderu nauka i kliknę dwa razy lewym przyciskiem myszy. I w ten sposób otworzyłem folder o nazwie nauka. Informacja jest tutaj, że jest to folder nauka na dysku C, a tutaj jest zawartość tego folderu.